Cześć, siemano. Cześć, siemanko. Z tej strony Steve'cio, a to jest kolejny odcineczek z GTA 5. Dzisiaj jesteśmy Michaelem i będziemy robić sobie misję u niego w domku. Zobaczmy, co będzie za misja. Ale z tego, co mi się zdaje, to będzie misja z jego jachtem. Mam nadzieję, że gra nie będzie za głośno. Tak, to was bardzo przepraszam. Zmieniłem ustawienia i mam nadzieję, że ta gra nie będzie się tak zbytnio ciała. I my sobie ciśniemy. Oczywiście, jeśli wam się film spodobał, zostawcie łapeczkę w górę, subskrybera. Myślę, że czwarty odcinek spróbuję, chyba czwarty. Albo trzeci? Nie wiem. Dobra. Następny odcinek spróbuję zmontować, bo widać kamerkę, jakieś tam przejście, jakieś tam pierdoły, zobaczymy, jak to wyjdzie. Bo z tego, co wiem, to nikt jeszcze chyba GTA nie montował. Wrzucał taki let's play i wiecie, załóżmy jakieś intro, nie intro, kamerkę dawał i koniec. Tak to pewnie było montaż kuźwa w OBS-ie od razu, że kamerkę dana i w ogóle. No to wjeżdżamy sobie na Javirę Michaela. I zobaczymy, co nas tu czeka. No to wbijamy sobie. Widzę, że na razie gra ładnie, płynnie działa. Utrzymuje się 30 klatek. Może są jakieś malutkie spadki. Więc myślę, że będzie gicior. Tak samo ze streamkami. Idę online, bądź z fabułki. To pominiemy. W skrócie, przyszedł do nas Franklin i bo... Hey Jim, I'm going for a drink. Dad? Shit! I mean, bo Mike zażartował, że winie go na drinka. W końcu mieli wyjść na drinka, ale teraz z niego dzwoni syn. Zapierdolili im łódź, jacht. You're insane! All right, I'm coming. For my boat. Dobra, no to ciśniemy po łódzi od Michaela. Mam nadzieję, że mikrofon nie będzie za głośno. Kuźwa. Dobra, odsunę tylko troszeczkę. To ciśniemy. Lesson number one. Don't ever have kids. Hey man, look. If I had kids, I don't think no parenting issues would arise over who had boat privileges and who don't. Shit, motherfuckers would be lucky to sit in the bathtub. Jeszcze 5 klatek. Nah, but you know, shit, I was making a point. Mythologizing self-deprecation. Dajcie, troszeczkę więcej ludzi sobie damy. Ja się tam lubię, które ludzi respi, bo tak pustki takie to. Troszkę dupcia. No widzę, że nawet jest 30 klatek, więc zajebiście. Oczywiście najniższe ustawienie graficzne, jakie się tylko da. Mam tą badziewną kartę graficzną. Niestety. Ale driftem poleciałem. A jeśli wam się film spodobał, zostawcie łapeczkę, suba i w ogóle te sprawy. We got a plan? Sure. Once I get us up close, you're the boarding party. No, postaram się jak najbliżej podjechać. Bo oni tutaj nic nie widziałem teraz. Oh yeah, man, fine. Just fucking fine. So you thought I had to go między autami. No, homie. No, skakuj tam. Byłeś ziemek tak blisko. Wow.
Frankena zrzuciliśmy. No X. No dobra, udało mu się skoczyć. Kratki troszeczkę spadły, ale wzrastają. Ja pierdolę. Jedź tym złomem. No, pomiędzy tirami. No, trafiłem mu w łeb, kuźwa, a ten. Dobra, gazu. Syna. Teraz tylko Frankina trzeba zgarnąć. Muli, masakra. My boat. It's just a thing. My boat. Please stop doing that. Listen, I fucked up, okay? Powoli to jedzie. That was a really bad judgment call. But shit, Dad, I nearly died, and all you give a shit about is this fucking boat. No, it's not that. It's all we do is scream at each other. No wonder I can't get a job. It's all your fucking fault. Or it's not, but it's partly your fault. I mean, I just want to impress you. By selling my boat to some gangbangers? I know it sounds dumb when you put it like that, but all you do is daydream or get angry. Look, I love you, Jimmy. No to i tak zapierdala, kuźwa. And right now, może psuta. Disappearing over the horizon, that's all I can see. Franklin, could you do me a favor and get this kid a ride home after they fix this thing? I want to headbutt the road. Oh, great! Leave me with the home invader! I'll get it done, dog. No problem. Tam mam wyjechać. Alright? Enough! You lunatic! Ha! Franklin, do me a favor. Udało się skrócić drogę. Sure thing, man. Hey! I need a cab as soon as you can send one. Hey, this the place up here. I know this dude, man. His name Howe. He gonna look after me. So you sure you're good? Yeah, I got this. Alright. Ooh, I'm gonna come up front. Get out and walk around. It's okay, I can just climb over. Look, man, I'm gonna get the ride fixed, man, and drop it back off at your house along with this dude. It's all good, though, man. You go and get your head right, alright? Alright, listen, thanks for today. I appreciate it. You stop back out there. A czemu on dał mu auto w ogóle? You see? Dziwna. No i taksówkę sobie wezwał od razu. Los Santos Customs.
Za tę brykę sobie odpisujemy może, co? Napraw samochód Amandy. Still need to get you out for one of the races, Franklin. See if you drive as fast as you talk. Napraw pojazd, pancerz. Ile mamy kasy? Hamulce i lepsze. 2000 tylko. Put some roids in its bloodstream. Juice it. Oto zmienimy sobie lakier. Podstawowy, chromowany. Klasyczny. O kuźwa. O, taki róż. Dodatkowy chromowany. Cyk, ślicznie. Nie. Światła, progi, spoiler. Taki spoiler i dowalimy. Teraz tak można się wozić. I tak się można wozić, kuźwa. I'm gonna take you home now. It's Franklin, right? Yeah, Franklin. Or the credit fraud guy. The home invader. You know what? Call me what you like, man. Yeah, I mean... Sure. Jimmy, ain't it? Or James. Jimmy. Or just like... Jizzle? Nah, man, I'll just stick with Jimmy, homie. So, what's the deal? What the fuck? What's the deal, man? Huh? You and my old man? I see you at the dealership, and someone steals my whip, and Papa's all like... Chciałem zrobić już koniec misji, a to jeszcze musimy go odwieźć w ogóle. A twoje 10 minut będzie miał odcinek, to nie. Tak nie za długi, nie za krótki, w sam raz chyba do obejrzenia. To jedna misja. My dad is retired, like fully. Like his only marketable skills are watching TV and daytime drinking. Man, look, I don't know, homie. He seems okay to me. Shit, he saved your ass. You saved my ass. Nah, man. Well. Ah. Ty frajerze, kurwa. Like maybe we can get shit done we couldn't do separate. If it keeps him out of the house, that's cool by me. Yeah, well, we'll see. Look. I'm sorry my dad lost you your job. It's hard out there. Tough. I mean, I'm employmentally challenged at the moment. Oh, you got fired, dude. Damn, that's rough. Not fired. But the outcome on this appear dala, szczerze mówiąc, fajnie nawet. Co za auto, kurwa? Aha, to jest trochę podjechał Michael. I didn't get a job. I've never had a job. Yo, so like, since we're both unemployed, like, we could run together, you know? Yeah, I think about it, homie. Or we could just like shop it, you know? Play darts or get our drink on. Strip clubs. Come on, dude, I get real crazy. Yeah, I got your number, shit, I need it, man. But hey, you know what? Man, go easy on your pops, dog, all right? All right, church. Exactly, man. My brother from another mother. I mean, I hope so, because my mom was kind of a skank back in the day. See ya. Yeah, whatever, homie. Peace. No to ludziska, jeśli odcinek wam się spodobał, zostawcie łapeczkę w górę, subskrybera, wpadajcie też na kanał Fagi, którego kanału jest w opisie, tam na dole linka czy jest. Tak samo na wspólny kanał stricte minecraftowy, ale czy na pewno stricte minecraftowy, dowiecie się w niedalekiej odzieje przyszłości. Tam też zostawcie suba, będzie nam bardzo miło na serduszku, więc na razie cześć i bajo. Do następnego.